Miał być remedium na kierowców, którzy nie stosują się do limitów prędkości. W niektórych jednak miejscach piraci drogowi są niepokonani, a fotoradary biją rekordy, jeżeli chodzi o liczbę wystawianych mandatów. Dobrym tego przykładem jest fotoradar w Gliwicach, nieopodal skrzyżowania autostrady A1 i A4, który w 2023 roku strzelił, uwaga, aż ponad 11 tysięcy razy. Jak sprawdziła Karolina Komada, to oznacza, że średnio robi on ponad 30 zdjęć na dobę. Rekordy to zazwyczaj powody do dumy. Ten rekordzista jednak za każdym zdjęciem dokumentuje łamanie prawa i uszczupla portfele sfotografowanych kierowców. Niestety to niechlubne rekordy. Pamiętajmy o tym, że fotoradar zdjęcie zarejestruje wtedy, gdy kierowca przekroczy dozwoloną prędkość. Co więcej, to w wielu przypadkach znaczne przekroczenie prędkości, tak więc tam kierowcy nie zachowali właściwego porządku, właściwego nadzoru, właściwej prędkości, czyli jechali zbyt szybko. A pamiętajmy o tym, że fotoradar to urządzenie, które służy spowolnieniu ruchu, a jednocześnie ma poprawić bezpieczeństwo. W ubiegłym roku takie zwiększenie bezpieczeństwa w tym miejscu nastąpiło ponad 11 tysięcy razy. Fotoradar na węźle Sośnica, a dokładniej na tak zwanym Ślimaku, gdzie zjeżdża się z autostrady A1 i wjeżdża na A4, jest ustawiony od 2020 roku. Przyczyn, dlaczego akurat tam fotoradar strzelił tyle mandatów, może być kilka. Liczba naruszeń przede wszystkim jest zdeterminowana natężeniem ruchu na danym odcinku drogi. Wiadomo, że jeżeli większe natężenie ruchu, większa intensywność przejeżdżających samochodów, no tym wykroczeń może być rzeczywiście więcej. Tak więc inne charakterystyczne dane na tych odcinkach dróg, kiedy na których ten ruch nie jest ruchem lokalnym, ci kierujący są z różnych regionów Polski, no to rzeczywiście może dojść do sytuacji, że ta noga mocniej przyciśnie pedał przyspieszenia. W województwie śląskim to jedyny fotoradar z takim wynikiem. Druga tak skuteczna pułapka na piratów drogowych znajduje się w Bielsku Białej. Tamta ma na swym koncie ponad 5 tysięcy zdjęć. Kiedy wykonana jest dogłębna analiza i fotoradar umieszczony jest we właściwym miejscu, to zapewne poprawia on bezpieczeństwo. Pamiętajmy o tym, że prędkość to wciąż żniwo na naszych drogach, to wciąż przyczyna wielu zdarzeń drogowych, tak więc jeżeli będziemy jeździć z właściwą prędkością, z tą, która znajduje się na znakach, czy też wynikająca z ogólnych przepisów, to na pewno na naszych drogach będzie bezpieczna. Należy w tym miejscu dodać, że w 2023 roku mundurowi z Katowic odnotowali ponad 278 tysięcy przekroczeń limitu prędkości, co oznacza, że w tej sprawie jest jeszcze wiele do zrobienia.